W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 5 do 6 wersetu i 20 do 21 wersetu czytamy następujące słowa. Mateusza, 13 rozdział, 5 do 6 wersetu. Drugie zaś padły na miejsca opoczyste, gdzie nie miały wiele ziemi i prędko powschodziły, dlatego że nie miały głębokiej ziemi. Ale gdy słońce weszło, wygorzały, a że nie miały korzenia, uschły. Oraz 20 do 21 wersetu. A który na opoczystych miejscach posiany jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzeni w sobie i nie jest wytrwałym, a gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Niektóre padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały dużo ziemi, natychmiast wyrosły, bo nie miały głębokości ziemi, a gdy wzeszło słońce, zostały spalone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Ten, który przyjął nasienie na miejsce kamieniste, jest tym samym, który słucha słowa i natychmiast je przyjmuje z radością, ale nie ma w sobie korzenia, ale trwa przez jakiś czas, bo kiedy ucisk lub prześladowanie powstaje z powodu słowa, z czasem jest urażony. Jest to zaczerpnięte z podobieństwa o siewcy. Różne typy gruntów, na które padło ziarno, przedstawiają różne rodzaje serc, z którymi styka się Słowo Boże. Ten słuchacz z kamienistej ziemi przyjął to ziarno z radością. Dlatego zakłada się, że został zbawiony, ale kiedy został poddany próbie, odpadł i utracił zbawienie. Problem z tą interpretacją polega na założeniu, że otrzymanie słowa jest równoznaczne ze zbawieniem. Jest jednak możliwe, aby ktoś przyjął Słowo Boże, nie wierząc w nie w swoim sercu. Szymon Czarnoksiężnik jest tego przykładem, jak mówią Dzieje Apostolskie 8:13. Ale sercem nie uwierzyć mógł, jak mówi Rzymian 10:9. Można argumentować, że skoro osoba przyjęła to z radością, to musiał być szczęśliwie uratowany. Kiedy jednak człowiek właściwie przyjmuje Słowo Boże, początkowym skutkiem nie jest radość, ale raczej smutek i głębokie przekonanie. Sumienie jest poruszone w związku z grzechami danej osoby, co powoduje skruchę. Radość pojawia się, gdy człowiek dowiaduje się, że Bóg zgładził jego grzechy oczyszczającą mocą krwi Chrystusa. Przyjmowanie słowa z radością oznacza pracę powierzchowną. To znak być może ostrzegawczy, że coś może być jednak nie tak. Osoba tak naprawdę mogła nie zrozumieć swojego stanu przed Bogiem jako grzesznika, a zatem mogłoby się zdarzyć, że nie było prawdziwego przekonania. Znany kaznodzieja Paterson kiedyś powiedział: pierwszym działaniem słowa jest zatrucie sumienia, spowodowanie nieszczęścia z powodu własnego przekonania o grzechu, niepokoju i tym podobne. Jest wielu, którzy usłyszeli słowo i początkowo udawali życie, ale czas pokazał, że nie byli prawdziwi. Pan Jezus Chrystus wskazywał na to w tym słuchaczu o kamienistej ziemi. Tylko jedna z 4 gleb, na które padło ziarno, wydała owoc. Owoc w życiu człowieka jest tym, co dowodzi, że jest on naprawdę zbawiony. Słuchacz na kamienistej ziemi mógłby być zwykłym wyznawcą bez życia. I to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oczywiście nie odnosi się do kwestii wytrwania w zbawieniu, lecz do czekania, do uratowania na koniec wielkiego ucisku. Tak widać, werset ten został wykorzystany do poparcia fałszywego poglądu, że wierzący musi trwać z Panem na ścieżce wiary życia do końca swojego życia, jeśli ma być zbawiony. Ta interpretacja jest kolejnym przykładem nieczytania tego wersetu w jego kontekście, ani rozumienia użycia pewnych terminów biblijnych, takich jak zbawiony. Wielu ludzi, którzy są zdezorientowani co do doktryny bezpieczeństwa wierzącego, myśli również, że Kościół przejdzie przez nadchodzący okres siedmioletniego ucisku. To tylko potwierdza stare porzekadło. Złe doktryny rzadko podróżują samotnie. Kontekst wskazuje, że to Żydzi, a nie chrześcijanie. Mowa o nadchodzącym siedmioletnim ucisku. O siedmioletnim okresie ucisku. Pan Jezus opisuje wydarzenia, które będą miały miejsce po zabraniu Kościoła do nieba. Głoszenie Ewangelii Królestwa, ustanowienie ohydy spustoszenia, świętego miejsca w świątyni, niebezpieczeństwa profanacji, sabatu, soboty, wzmianki o wielkim ucisku, przyjście Pana jako Syna Człowieczego. To wszystko wskazuje na fakt, że mówi o żydowskim otoczeniu w nadchodzącym dniu. Ten fragment nie ma nic wspólnego z utratą zbawienia przez chrześcijan. Jest to kolejny przykład wnioskowania z fragmentu Pisma Świętego. Koniec w tym fragmencie nie oznacza końca życia chrześcijanina, ale koniec wieku, który będzie końcem świata. Wielki ucisk potwierdza to kontekst, jak pokazuje na przykład werset 3, 24 rozdziału Mateusza. Ponadto istnieje niezrozumienie znaczenia i użycia słowa zbawiony. Wielu chrześcijan, ilekroć to słowo pojawia się w tekście, automatycznie zakłada, że odnosi się ono do zbawienia od kary za nasze grzechy. Jest ich jednak wiele aspektów i zastosowań słowa zbawienie, a zrozumienie kontekstu tego fragmentu wymaga zrozumienia, o który aspekt zbawienia chodzi. Zbawienie to wszechstronne słowo, często używane w Piśmie Świętym do różnych rzeczy, które zawsze niesie ze sobą myśl o wybawieniu z pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. Obejmuje każdy aspekt wyzwolenia z niebezpieczeństwa i sądu w życiu wierzącego, od usprawiedliwienia do chwały. Oprócz zbawienia od kary za nasze grzechy, istnieje aspekt zbawienia, który odnosi się do uwolnienia od obecnych duchowych niebezpieczeństw tego świata. Takie przykłady przecież możemy zobaczyć w Rzymian 5 rozdział 10 werset. Bo jeżeli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego. Albo Hebrajczyków 7 rozdział 25 werset. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Albo 1 Tymoteusza 4,16. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i zbawisz siebie samego i tych, którzy Cię słuchają. I Jakuba 1,21. A tak, odrzuciwszy wszelkie plugastwo i obfitość złości, z łagodnością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. A także 1 Piotra 4,18. 1 Piotra 4,18. A jeżeli sprawiedliwy ledwie zbawiony będzie, bezbożny i grzeszny gdzież się okażą. I widzimy, że to jest właśnie jedna kategoria, a także przed fizycznymi niebezpieczeństwami, co widzimy w 2 Koryntian, na przykład 1:10. 2 Koryntian 1:10, który wyrwał nas od tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym nadzieję mamy, że i jeszcze wyrwie. Widać, że to jest niebezpieczeństwa fizyczne śmierci. 1 Tymoteusza 2:15. Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i ze skromnością. Tak, widzimy też 1 Tymoteusza 4:10. Albowiem dlatego też pracujemy i lżeni bywamy, żeśmy nadzieję położyli w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, nade wszystko wiernych, a także druga. Tutaj. Królewska 6:27, a on odpowiedział: jeżeli Pan cię nie uratuje, jakże cię uratuję? I tutaj kontekst. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono. Także doszła cena łba osilego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju głębiego do 5 srebrników. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeżeli cię Pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Jak widać, tu słowo zbawienie, uratowanie jest użyte do fizycznych niebezpieczeństw. Istnieje również aspekt zbawienia, który jest przyszłością, kiedy Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić swój lud od skutków grzechu, zabierając go do domu, do nieba. I to przecież widać na przykład w liście do Rzymian, 13 rozdział, 11 werset, 13:11. Rzymian 13:11, a to wiedząc czas, że przyszła godzina, abyśmy się już ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Oraz 1 Tesaloniczan 5:9. Gdyż Bóg przeznaczył nas nie na gniew, ale na pozyskanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj zbawienie ma inny kontekst znowu. Chodzi o pochwycenie. A także Hebrajczyków 9:28. Hebrajczyków 9:28. Tutaj także zbawienie nie dotyczy zbawienia od piekła, tylko tak i Chrystus raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują, ku zbawieniu. Tak widać. I 1 Piotra 1:5. 1 Piotra 1:5. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Więc dlatego błędem jest ograniczanie tego słowa zbawienie do wyzwolenia z piekła. Słowo zbawiony jest użyte w tym fragmencie w sensie praktycznym i dosłownym. Ci, którzy dosłownie przeżyją wyroki wielkiego ucisku i oszustwa antychrysta, dotrą do końca wieku, aby wejść do 1000-letniego Królestwa Chrystusa, czyli jak się dopiero zacznie nowe przymierze. Celem tego wersetu jest zachęcenie wiernej resztki Żydów do wytrwania przy końcu wieku, znoszenia trudności i duchowej niegodziwości, które naznaczą ten dzień i zostaną wynagrodzone wyzwoleniem do Królestwa, wyzwoleniem do Nowego Przymierza.